Dzień dobry, pani pisarko, redaktorko, felietonistko, aktywistko, działaczko. Kobieto wspaniała. Mam jedną czapkę. Masz ochotę założyć? Możemy się ją potem podzielić. Ja mam okulary przeciwsłoneczne, więc na przemian. To ciekawa jest propozycja. Dobrze, to ja na razie założę czapkę. Pozwolą państwo, jest potworny upał. Bardzo ci dziękuję, że znalazłaś czas i zdecydowałaś się przyjechać i że możemy się spotkać. Książka się właśnie ukazała. Mamy, nie wiem, czy ty w ogóle pamiętasz, pewną sopocką przygodę z tą książką związaną. Nie wiem, czy mówisz o momencie, w którym pisałam ją całkiem niedaleko stąd, dzięki osobom związanym z wydawnictwem i księgarnią Smak Słowa. Może państwo kojarzą. I dzięki ich gościnie. To chyba w Sopocie jest. Tak, zdaje się tak. Dzięki ich gościnie przez kilka dni mogłam kończyć ten tekst całkiem niedaleko stąd, więc to no właśnie, ja wtedy dzwoniłem kółko do ciebie w zupełnie innej sprawie. Okazało się, że mijaliśmy się w Sopocie i zwierzałaś się, że kończysz książkę i być może na przyszły rok będzie gotowa, więc szczęśliwie udało się ją wydać tak, że po prostu przeniknęłaś do programu i jesteś z nami. Myślę o tej książce Tyłem do kierunku jazdy. Czy ktoś w ogóle z państwa już czytał, czy dla każdego spośród państwa to... O, jest przynajmniej jedna osoba. To proszę nie podpowiadać dzisiaj, bardzo proszę. Myślę o tej książce jako bardzo ważnej dla nas tu i teraz, ale też jako o książce będącej odpowiedzią na różnego rodzaju wypadki i zdarzenia społeczno-polityczne, których Polska niestety doświadcza od roku 2020, ale oczywiście jestem gapą. Chciałem tylko powiedzieć, że bardzo dziękując za to organizatorom, chciałbym jeszcze powitać tłumaczy na polski język migowy. To świetnie, że Literacki Sopot jak zawsze o to dba. Elżbieta Żurawska i Paweł Żurawski będą z nami dzisiaj i będą tłumaczyć. Proszę o brawa. No dobrze, a teraz wracamy do książki. Czy właśnie tak miało być? Czy jedną z genes Tyłem do kierunku jazdy była próba jakiegoś literackiego odniesienia się do tej okropnej polskiej rzeczywistości? Ja oczywiście odnoszę się do tej rzeczywistości w swoich felietonach i publicystyce. Pewnie też w tekstach literackich, ale mówiąc szczerze, pisząc, a raczej myśląc jeszcze o napisaniu tej historii, bardziej skupiona byłam na relacjach międzypokoleniowych, między babcią, matką i wnuczką. Tak zresztą opisałam te trzy bohaterki, ich relacje między sobą. Ale oczywiście w trakcie głównie partia rządząca, ale też część społeczeństwa była łaskawa mówić między innymi, że osoby nieheteronormatywne w ogóle nie są osobami, tylko ideologią. A potem było coraz gorzej, bo zamiast, nie wiem, wycofać się, przeprosić, to właściwie brnęli w to. I tak już jest od wielu lat. Myślałam o tym, w jaki sposób zawrzeć to w literaturze. Czy ma być ona odzwierciedleniem czasów, w których żyjemy, tej współczesności, o którą tak często też krytycy i krytyczki literackie mówią, że powinna znaleźć się, czy choćby jej element w prozie. No właśnie, czy miałabym się przechadzać po krużgankach oświaty, cytując klasyków, i patrzeć, co się dzieje, czy raczej tworzyć coś nowego. I myślałam, że połączę to w ten sposób, że z jednej strony, owszem, odniosę się do tego, co dzieje się w naszym życiu społeczno-politycznym, z drugiej zaś strony postaram się choćby trochę dać nieco nadziei, a na pewno humoru, zwłaszcza tym osobom, o których mówi się właśnie w tak przemocowy, nienawistny sposób. To jeszcze dopytam ciebie nie tylko jako pisarkę, felietonistkę, działaczkę, aktywistkę, ale też badaczkę, osobę związaną z akademią, osobę z tytułem naukowym. Czy tego typu postacie, o których za chwilę będziemy rozmawiać, w ogóle relacje nieheteronormatywne w rodzinie były i są w polskiej literaturze w ostatnich latach obecne? Czy to jest szlak, który trzeba przetrzeć? Kiedy patrzymy na to, jak wygląda oferta wydawnicza ostatnich kilku lat, trzech, może pięciu, to rzeczywiście skala zainteresowania w ogóle wszelkimi mniejszościami, grupami społecznymi, które zwykle w literaturze nie były reprezentowane, ta skala jest dość duża. I
pokazują to również, co ciekawe, książki przeznaczone dla najmłodszych czytelników i czytelniczek, w tym segment, którego przez wiele lat nie było w Polsce i nawet do końca nie było wiadomo, jak go nazwać. Nadal myślę, że jest z tym problem. Myślę tutaj o literaturze młodzieżowej, zwanej z angielska young adults, czyli właśnie już nie młodzież, ale jeszcze nie dorośli, tylko ci młodzi dorośli. Literatura dojrzewająca. Dojrzewająca. I w tym każdym właściwie segmencie możemy teraz na polskim rynku obserwować naprawdę boom literatury, przede wszystkim nieheteronormatywnej, nie tylko polskich autorów i autorek, ale również tłumaczeń. I rzeczywiście, gdybym miała co miesiąc śledzić, co właśnie w tym segmencie się ukazuje, jeśli chodzi o tę tematykę, no to chyba nie nadążyłabym z czytaniem wszystkiego, czego jakby nie przypominam sobie takiego problemu przez ostatnie dekady. I to jest też bardzo ciekawe, kto czyta te książki, w jaki sposób są one odbierane i jak bardzo widać, że były i są potrzebne, zwłaszcza młodym osobom, które szukają swojej tożsamości psychoseksualnej, że mogą wreszcie odbić siebie, swoje potrzeby, aspiracje właśnie w literaturze. Kiedy w tym roku na targach książki w Warszawie widziałam kilometrową kolejkę młodych osób z komiksem Heartstopper pod pachą, to w ogóle myślałam, że przyjechała autorka, a to się okazało, że podpisywała je blogerka, która pisała o tej książce, więc zaraz ze znajomymi zaczęliśmy zastanawiać się, za kogo byśmy chcieli podpisać książki. To było bardzo ciekawe. Jeszcze ja bym chciał za Roszkowskiego podpisywać ostatnio. Ale proszę bardzo, Fundacja Mam Marzenie i spełniamy. Okej. Okay. W każdym razie ta kolejka była niebywała i właśnie osoby, nie wiem, mniej więcej mojego pokolenia stały i mówiły, Bożeż ty mój, polskie czytelnictwo, jesteśmy uratowani. To pokazuje, jak bardzo potrzebne jest mówienie w literaturze o doświadczeniach bardzo różnych osób, nie tylko z tych grup większościowych, ale mówienie różnorodne, znaczy w tym wypadku nie skupianie się tylko i wyłącznie na okropieństwach, gdyż o nich już wiemy i mamy je na co dzień, ale dawanie czegoś, nie wiem, czy aż nadziei, w każdym razie jakiegoś światełka w tunelu i możliwości też autoekspresji. No, o skali tego zjawiska, o którym mówi Sylwia, mogą świadczyć liczby. To nie jest tak, że nam przygrzało słońcem i zmyślamy teraz tutaj, siedząc na plaży. Premiera kolejnych tomów Heartstoppera zbiegła się w czasie z premierą od dawna oczekiwanej pierwszej opowieści Olgi Tokarczuk, która jeszcze przed Noblem, przypomnę, była gościnią naszego cyklu tutaj na plaży. I nagle się okazało, że ten empuzjon no, musiał ustąpić miejsca Heartstopperowi, kolejnemu. Będę chyba musiał prosić o wymianę mikrofonu, kolejnemu tomowi tej opowieści. I chyba nie ma w tym nic dziwnego. To znaczy ci, którzy teraz prą do księgarni, chcą kupować, to są właśnie młodzi ludzie wydający swoje kieszonkowe na książki albo przymuszający rodziców do zakupów. I trzeba tu też chyba powiedzieć o jeszcze jednym bardzo istotnym zjawisku, jakim jest w ogóle obecność tematów, o których mówimy, w kulturze pop i o nieprawdopodobnym wpływie seriali, dlatego że w krajach ościennych oraz za oceanem te tematy, które u nas dla wielu wciąż są tabu, są obecne i właściwie na topie. I jakkolwiek by próbowano cenzurować w Polsce dostęp do tego typu literatury, no to niestety internet odbiera takie możliwości naszym rządzącym. Kilka miesięcy temu jeden z arcybiskupów powiedział, zdaje się pejoratywnie, tak przynajmniej miało to zabrzmieć, że mamy w Polsce pokolenie Netflixa, właśnie jako tych osób, które nie wierzą już w tradycyjne podziały płciowe czy ról społecznych odgrywanych w rodzinie. No ja mogę tylko powiedzieć, że zgadzam się oraz bardzo się cieszę. I takiego pokolenia chcemy. Może nie wychowanego na jednak, umówmy się, kapitalistycznej platformie,
platformie streamingowej, no ale powiedzmy takiego, które rzeczywiście wie, czego chce, wie, gdzie szukać informacji i robi to przynajmniej w Polsce wbrew oficjalnemu systemowi edukacji. To pokazuje, że jest szansa na to, żeby młode osoby czerpały wiedzę z różnych źródeł. Te źródła oczywiście, no można dyskutować, na ile serial jest źródłem wiedzy, no ale kiedy zobaczymy serial Sex Education i porównamy go z tym, co mają do zaprezentowania oficjalne podręczniki bądź też materiały dydaktyczne w naszej edukacji, przynajmniej no właśnie tej ministerialnej, no to szybko możemy zobaczyć, że tak źle nie jest. A zatem ten pęd do informacji, ale tu znowu szukania siebie w bohaterach, bohaterkach jest czymś bardzo ciekawym, bo dotyczy, no właśnie wyszliśmy od literatury, a idziemy przez seriale, tak pewnie można by przejść jeszcze, nie wiem, do teatru, do kina i tak dalej. W każdym razie kultura daje możliwość w pewnym sensie już nie tylko szukania informacji, ale właśnie przejrzenia się, czy takiej sytuacji, w której moje doświadczenia, czy doświadczenia osób bliskich mają jakieś zastosowanie, mogą być odegrane, a zatem może być też pokazany pewnego rodzaju scenariusz życia. To jeszcze a propos naszych spotkań chcę powiedzieć, że też się bardzo cieszę z tego, że Literacki Sopot jest w czubie tej alternatywy i właściwie zmian. W tym roku w czasie naszych spotkań na plaży mamy nie tylko przewagę kobiet wśród gościń, ale mamy też po pół, jeżeli chodzi o osoby hetero i nieheteronormatywne tutaj, i myślę, że po prostu wreszcie dochodzimy do momentu, w którym przestaniemy w ogóle o tym mówić, zaczniemy to zauważać, będzie to dla nas normą, ale teraz musimy jeszcze ciągle prowadzić tę edukację, pokazywać, że po prostu życie w każdej formie jest czymś normalnym i naturalnym. Chciałbym jeszcze o jedną rzecz zapytać, bardziej życiowo-publicystyczną, zanim przejdziemy do twojej nowej powieści, bo wspomniałaś o targach książki w Warszawie. My tam braliśmy razem z Sylwią udział w jednym ze spotkań poświęconym akurat literaturze norweskiej, bo Norwegia była gościem honorowym, ale byłem świadkiem takiego poszerzającego się pola osób, które podchodzą do ciebie i dla których ty stajesz się kimś na kształt przewodniczki, opiekunki, osoby, która wskazuje, jak można normalnie żyć, mimo że, właśnie jak żyć, pani Sylwio, mimo że Polska nie ułatwia. Więc może też o to zapytam, na ile ta sytuacja, albo inaczej, na ile ten rodzaj przyciągania rozpoczął się w momencie, kiedy ty otwarcie dokonałaś coming outu i po prostu powiedziałaś, że można żyć nie w zakłamaniu, tylko w taki sposób, w jaki chce się żyć i kim chce się być. Na początku jeszcze powiem tylko o Literackim Sopocie, że rzeczywiście to jest zawsze miejsce otwarte na różne mniejszości. No w tym roku będzie chyba taka czołowa, queerowa osoba Tomasz Terlikowski, więc rzeczywiście na to liczymy. On jest w procesie tranzycji myślowej, bardzo nas to cieszy. Trzymam kciuki. Natomiast jeśli chodzi o to przewodnictwo, o którym wspomniałeś, zawsze mam to szczęście, że na moich spotkaniach autorskich były obecne małe dzieci, dziś też są, albo pieski i kotki. I przez wiele lat uważałam, że wszystko jest dobrze, bo są te dwie grupy i zawsze czułam się bezpiecznie. Teraz dołączyły do nich małe LGBT-ciątka i to jest jeszcze fajniejsze, bo dzięki temu mogę po pierwsze nie czuć się jak stara dziadersuwa, bo wiem, że w razie czego one będą pierwsze, które powiedzą, podadzą ci szklankę wody po prostu. Dokładnie, szklankę wody albo otagują w niezbyt komfortowym komentarzu na Instagramie. Ale rzeczywiście, że to jest sytuacja, w której po pierwsze wiem, do kogo mówię, widzę te osoby, a po drugie tak, mój aut był dedykowany, jeśli w ogóle mogę tak powiedzieć o aucie, tym osobom, młodym osobom,
którym my jako osoby dorosłe jesteśmy coś winne. Jesteśmy winne przede wszystkim przeproszenie, że ten świat jest pieprzony, a po drugie winne wsparcie tak możliwe, jak tylko my możemy dać drugiej osobie. Ta bezwarunkowa empatia i możliwość otwartej przestrzeni do tego, żeby być taką osobą, jaką się chce być, jest niezbędna, żeby w jakikolwiek sposób wspierać osoby z młodszych od nas pokoleń. Stąd ten mój aut był przede wszystkim z myślą o tych młodych osobach, które nie dostają wsparcia również ze strony osób najbliższych, tak zwanej rodziny krwi, czyli mówiąc wprost, mamy, taty, babci, całej reszty, i które na przykład w wieku lat 15 czy 16 są po prostu wyrzucane z domu, bo takie są bardzo często nadal jednak w Polsce sposoby komunikacji między rodzinami, a wyrzucane z domu tylko dlatego, że są osobami nieheteronormatywnymi. Albo szukają, mają płynną seksualność. Albo mają płynną seksualność, ale przede wszystkim nie są takie, jak się rodzicom wydawało, że powinny być. To po pierwsze. Po drugie, procent zaburzeń psychicznych, depresji, a w końcu prób samobójczych czy samobójstw jest zatrważający. My oczywiście mamy kilka imion osób, które homofobia polska zabiła, ale jest ich znacznie więcej. Myślę, że nie poznamy do końca całej pełnej listy. I myślę też, że niestety dopóki rządzić będą nami ludzie, którzy w ogóle tej listy nie chcą poznać i nie chcą zmierzyć się z tym problemem, a zarazem odpowiedzialnością, to będzie jak będzie. I moim obowiązkiem, jakkolwiek brzmi to może patetycznie czy szumnie, jest w miarę możliwości maksymalnie wspierać te osoby. I jedną z takich możliwości jest to, że jako osoba publiczna, która ma możliwość wypowiadania się na przykład w mediach, mam po prostu do znudzenia mówić o tym, że homofobia zabija. Jeśli masz problem z tym, że twoje dziecko jest nieheteronormatywne, to jest to twój problem. Naprawdę jest gdzie szukać informacji, wsparcia, również psychologicznego. Tak, rozumiem, że może być to szok, niedowierzanie, ale dopóki się nie ogarniesz, a zrób to szybko, to możesz stracić swoje dziecko i to dosłownie. Więc od ciebie zależy, czy będziesz homofobem, czy będziesz miał normalne relacje z dzieckiem. To jeszcze kończąc już ten wątek publicystyczny, ale muszę o tym powiedzieć, zachowując wszelkiego rodzaju proporcje, żeby to było jasne, dostrzegam pewne prawdopodobieństwo w wydarzeniach publicznych. Otóż pamiętam i potem przypomniał to świetny dokument, który właśnie na Netflixie można zobaczyć, jak doszło do procesu konsolidacji środowiska ukraińskiego. W roku 2014, kiedy wtedy walczący jeszcze o przetrwanie prezydent Janukowycz wysłał na młodych ludzi walczących na ulicach o to, żeby Ukraina jednak stała się państwem kandydatem do Unii Europejskiej, wiadomo, zdradził obietnicę i wszedł w objęcia Putina, to wtedy Ukraińcy ze wszystkich części kraju przyjechali do Kijowa i powiedzieli bardzo ważne zdanie. Już nigdy nie pozwolimy na to, żeby ktoś bił nasze dzieci. I teraz, zachowując proporcje, myślę, że jednak wydarzenia z sierpnia 2020 roku, tęczowy piątek na ulicach Warszawy, też był momentem przełomowym, co widać w sondażach, w tych pytaniach na temat nie tylko tolerancji i akceptacji dla osób nieheteronormatywnych, ale też do kwestii związków partnerskich, małżeństw jednopłciowych, dalej kwestii adopcji i tak itp. itd. Też mi się wydaje, że doszło do pewnego przełomu w sposobie myślenia rodziców, którzy mogli mieć problem z zaakceptowaniem faktu, że ich dziecko być może nie będzie heteronormatywne, że już nie ma zgody na to, żeby państwo literalnie, dosłownie biło nasze dzieci. Bardzo chciałabym w to wierzyć. Zgadzam się z tobą. Z drugiej strony moja pesymistyczna część mówi o tym, że to jeszcze nie koniec. Chociaż rzeczywiście sondaże są nader optymistyczne. Zdaje się, że w ostatnim numerze Polityki można przeczytać o nich, ale też analizę.
Pokazują to również badania i sondaże prowadzone przez organizacje pozarządowe, takie jak Fundusz dla Odmiany czy Kampania Przeciw Homofobii. Jest się więc czego złapać, żeby pozytywnie, optymistycznie myśleć o tym, w jaki sposób polskie społeczeństwo podchodzi do osób nieheteronormatywnych. Ale to, co było dla mnie zawsze ważne, co to też jest ważne w tej książce, to pokazanie, że tą grupą mniejszościową może być każdy i każda z nas. Człowiek nie zna dnia ani godziny. I to nie o to chodzi, żebyście tracili swój heteroseksualizm, proszę uprzejmie, ale nie tylko o tożsamość psychoseksualną tu chodzi, ale o inność rozumianą jako odstępstwo od normy. Normy, z którą się oczywiście nie dyskutuje, ale właściwie do końca nikt nie wie, kto ją narzucił. No, jako kulturoznawczyni mogę powiedzieć, że tak, to jest element naszego kręgu kulturowego, naszej społecznej umowy. Ale często te oczekiwania są tak wyśrubowane, że proszę mi wierzyć, że nikt z nas nie jest w stanie w 100% wypełnić psychotestu pod tytułem czy jesteś normalna, bo to w ogóle nie wyjdzie. W każdej chwili możemy wypaść z normy, na przykład być chorymi, albo z niepełnosprawnością. Albo z bezdomnością. Albo w kryzysie bezdomności. Mogłabym tak pewnie wymieniać. W każdym razie te normy, o których mówiłam wcześniej, wypychają na margines wszystkie te osoby, które do nich nie pasują. I choćby dlatego, że w każdej chwili to może być również nasze doświadczenie, choć one różnią się oczywiście od siebie, dobrze byłoby uruchomić swoją empatię po to, aby zrozumieć drugiego człowieka, niekoniecznie się z nim zgodzić, jasne, ale nie wykreślać tylko dlatego, że do tej właśnie wyśrubowanej normy nie pasuje. Chcę powiedzieć, że być może dla większości spośród Państwa, bardzo w to wierzę, to o czym my teraz rozmawiamy z Sylwią, to jest, jak mawiają, oczywista oczywistość, ale chcielibyśmy też, tak w naszym wspólnym imieniu to powiem, traktować Państwa trochę jako posłańców, to znaczy, żebyśmy nie bali się o tym rozmawiać w grupach rodzinnych i towarzyskich, bo to właściwie oddolnie od nas najwięcej zależy. Ta zmiana w każdym istotnym temacie społecznym i politycznym musi zacząć się na dole. Nikt za nas tej roboty nie wykona i myślę, że to jest ważny apel, pod którym koleżanka Hutnik się podpisze. A teraz, korzystając z okazji, że mamy ten oto przedmiot i tę oto treść jako punkt wyjścia i zaczepienia naszej rozmowy i jedną osobę, która już przeczytała, ale ma nie podpowiadać. Książkę oczywiście można kupić na targach książki w Sopocie. To bym chciał może od Staśki zacząć. Nie od Mai Staśko, tylko od Staśki, twojej bohaterki. Bo są tutaj trzy postacie kobiece, jak mówiłaś, jedna rodzina. Opowiedzmy trochę o nich. Staśka jest najstarsza, bo to jest przebojowa babcia. Babcia, która na dodatek na łożu śmierci opowiada raz jeszcze swojej wnuczce o swoim barwnym życiu. Pierwsza scena tej książki to 5. Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów w 1955 roku, który odbył się no, mniej więcej tak jak teraz, może już akurat się kończył, czyli na przełomie lipca i sierpnia na ulicach Warszawy i był, jak mawiają badacze, karnawałem stalinizmu, czyli momentem, w którym co prawda Stalin już zmarł, ale jeszcze było przed tak zwaną odwilżą w 56. I to był moment takiej szczeliny, gdzie rzeczywiście ludzie poczuli Wind of Change, o którym śpiewał zespół The Scorpions, a w każdym razie ucieszyli się choćby przez te 2 tygodnie. A to dlatego, że za żelazną kurtynę wjechało tysiące delegatów i delegatek z całego świata i ta różnorodność, o której mówiliśmy wcześniej, że tak nawiąże, jak w telewizji śniadaniowej, mam nadzieję, że doceniasz, była właściwie na wyciągnięcie ręki. Ona była wszędzie, na ulicach, na spotkaniach. Oczywiście. Ktoś powinien stać obok i gotować coś, żeby było znaczy, tak jak w śniadaniówce. Myślę, że ludzie opalający się z nagimi torsami to już robią to. W każdym razie to na wyciągnięcie ręki było też takim momentem, w którym można było poczuć się jako część świata.
I to otwierało ludzi do tego, żeby trochę inaczej na przykład wyglądać potem, albo żyć, albo urządzić sobie mieszkanie. To był ten też czas, kiedy oczywiście już Triumfy święcił magazyn Przekrój i właśnie wyszedł magazyn Dookoła Świata, gdzie też można było poczytać i zobaczyć to, w jaki sposób żyje się w innych kręgach kulturowych i innych państwach. I dzięki temu to ośmieliło też ludzi. No a babcie Stasie, że już do niej powrócę, ośmieliło w sposób erotyczny. Po prostu bzykała się z przedstawicielem Rumunii. Jeśli mogę zaspoilerować. Z reprezentantem Rumunii. Reprezentantka polska poszła do łóżka, albo nawet nie do łóżka. Słuchaj, pamiętaj, że na twoich spotkaniach są dzieci i pieski, więc używajmy tutaj języka plażowego, ale jednak... Przecież nie będę mówiła o tym, że pierwsze zdanie tej książki brzmi: wnusiu, mam już prawie 90 lat, a w życiu miałam tylko jeden dobry seks. Przecież nie powiem tego 14:40 coś tam. W każdym razie i babcia Stasia właściwie od pierwszej strony trzyma nas za gardziel, opowiadając o swoim życiu, później nie tylko o podbojach erotycznych, ale również o podbojach finansowych, ponieważ w dużej mierze jej tożsamość to jest to tożsamość tanio kupię, drogo sprzedam, czyli tygrysicy biznesu ówczesnego, która dorabia się ogromnej fortuny między innymi na produkowaniu plastiku i sprzedawaniu plastikowych elementów biżuterii czy ubrań. Nieekologiczna jest to działalność. Ale jeśli pomyślimy sobie, jak plastik ważny był w latach 70., a na pewno 80., mówię na pewno, bo to akurat ja już mogę potwierdzić, no to pomyślmy sobie, jak wiele osób korzystało z tego nieekologicznego. No i co teraz mamy w związku z tym, dzięki takim babciom Stasiom, ale nie przekreślajmy jej, ponieważ myślę, że ona jest w pewien sposób symbolem walki ze stereotypem, z tak zwaną typową babcią, czyli gotującą, pachnącą szarlotkę, oczywiście opiekującą się za darmo naszymi dzieciakami, no bo cóż taka babcia będzie tak siedziała w domu. W ogóle taki duży dom nie mogłaby nam troszeczkę tak posunąć się i dać możliwość zamieszkania, no i tak dalej. Wszyscy znamy stereotypy dotyczące seniorek i seniorów. Dużo żądań, właściwie żadnego wsparcia, na pewno wysłuchania. Więc chciałam, żeby babcia Stasia była zupełnie inną osobą i zupełnie inną bohaterką. Taką, która to właśnie nam w XXI wieku mówi, co to jest emancypacja i co to jest niezależność. Potem jest jej córka Krystyna, która można powiedzieć jest zaprzeczeniem temperamentu i charakterności babci Stasi, ponieważ jest to kobieta strachliwa, z zaciśniętymi ustami, która najbardziej na świecie boi się tego, co ludzie powiedzą. Doskonale znamy taki sposób na życie, nerwowe patrzenie w kółko, czy widzieli, czy słyszeli, jak to skomentują. I myślę sobie... w bliskiej rodzinie taką osobę, która 1 listopada musiała być pierwsza na grobie swojego małżonka, bo co powiedzą sąsiadki, jeżeli o 9 odkryją, że ona jeszcze o 8:30 nie postawiła zniczy. I to nam się może wydawać zabawne, ale wokół takich zachowań, takich właśnie sytuacji rozgrywało się życie towarzyskie tych osób. Tak, pamiętam sąsiadkę z warszawskiego Marymontu, z bloku, która co sobota polerowała, już nie wiem jak to inaczej nazwać, próg, który prowadził do jej mieszkania, taki próg, co mamy przy drzwiach wejściowych, bo po prostu no, sąsiedzi musieli widzieć, że to błyszczy. Bardzo podziwiałam to, ale naprawdę myślę sobie, że to właśnie takie frontem do ludzi było też elementem jej potwornego strachu, że ktoś może skrytykować w tym wypadku jej kompetencje jako gospodyni domowej. Ale z takich małych gestów masz rację, składa się całe nasze życie. Jako antropolożka codzienności mogę powiedzieć o tym, że to właśnie ze sprzątania i przysposabiania się właśnie tych wszystkich małych gestów wobec innych ludzi w naszej społeczności. Bardzo często utkana jest tożsamość takich ludzi. Patrz pani, jaka ta hutnikowa fleja, kwiaty jej uschły, prawda? W oknie. To jest ten rodzaj myślenia, że rzeczy, przedmioty świadczą o charakterze i stosunku człowieka do świata.
No, mnie już tak dużo gadali i od kiedy pamiętam, że mówiąc szczerze, trochę się uodporniłam, ale oczywiście sama łapię się na tym, co ludzie powiedzą. To jest, niektórzy powiedzą, że tak, na tym właśnie polega współgranie społeczne. To znaczy, że tak, my musimy patrzeć, co powiedzą inni, bo to są normy społeczne, które, no dobrze, nawet jeżeli narzucone, to nas obowiązują, bo inaczej nasze społeczeństwo by się rozsypało. Tymczasem my mówimy o sprawach podstawowych, takie jak wolność jednostki, prawo do samodecydowania, do życia według własnego scenariusza albo, jak mówi czuła przewodniczka Natalia de Barbaro, nie jechania po życiu na cudzym GPS-ie. I ten moment, w którym my nie jesteśmy w stanie zaufać sobie i robić tego, co nam dyktuje, nie wiem, serce, dusza, a pewnie też i rozum, bo patrzymy tylko w kółko, no właśnie, jak skomentują to inni, no to jest to pierwszy stopień do piekła i do tego piekła, które no właśnie może skończyć się na kozetce u Natalii de Barbaro, ale też może skończyć się gorzej. Skoro jest pani Sylwia na kozetce u Nogasia, to proszę pozwolić, że wykonam teraz krótką pracę terapeutyczną. Proszę uprzejmie. I podzielę się z tobą i z Państwem jedną z najbardziej istotnych, uwalniających myśli, do których akurat doszedłem sam, ale, że tak powiem, chołubię ją od wielu lat i myślę, że jest naprawdę wzmacniająca. To znaczy, proszę przestać przejmować się opiniami ludzi, na których zdaniu Pani nie zależy. Wcisnęłam Enter, będę pamiętała. Dziękuję. I to jest też pewnie jakby dopowiedzenie historii środkowej bohaterki. No a teraz Magda, która z wielu powodów może wydać się czytelniczką i czytelnikom postacią najbardziej skomplikowaną. Magda, czyli wnuczka przebojowej babci Stasi i lękliwej matki Krystyny, szuka, ma 40 parę lat, jest z dużego miasta, konkretnie z Warszawy, tak jak i reszta jej rodziny, i szuka pomysłu na siebie. Jest, myślę, typową taką osobą ze współczesnego prekariatu, czyli 100 projektów i różnych prac, żadne na stałe. Słucham? Grantoza. Tak, grantoza, jeśli oczywiście współpracuje z organizacjami pozarządowymi albo kulturalnymi, czyli życie od projektu do projektu, bez takiej sytuacji, w której można by pomyśleć, że w ogóle na czymś stoimy stałym. Ten prekariat oczywiście łączy się z nieodzownym myśleniem o braku funduszy, i kwestia ekonomiczna rzeczywiście jest tutaj często priorytetowa i ona dyktuje, co w życiu robimy. Oczywiście miota się też w poszukiwaniu jakiegoś uczucia na stałe albo przynajmniej bardziej stale niż z Tindera. Sama nie wie właściwie, kogo szuka. No jest kobietą transpłciową, więc wydawało jej się, że po przejściu tranzycji całego tego oficjalnego, również prawnego procesu będzie wreszcie szczęśliwa, no bo doprowadzi do tego, co, kim zawsze była i co sobie zamarzyła i co udało jej się zrealizować, ale okazuje się, że to nie jest koniec jej problemów, albo inaczej, to nie jest happy end, który sprawi, że teraz wszystko będzie idealnie, ponieważ żyje w takim, a nie innym społeczeństwie, mocno transfobicznym, co oczywiście niestety jakby przykra puenta została napisana przez Jarosława Kaczyńskiego, ale myślę też, że niestety coraz częściej inne osoby z rządu, które wykorzystują transfobię, zdaje się jako element, nie wiem, kampanii wyborczej, która nas czeka i która się powoli zaczyna. W każdym razie są to tematy, które w bardzo zły sposób i nienawistny słyszymy gdzieś z mediów, o których słyszymy z mediów. Natomiast ta transfobia, której doświadcza Magda, jest szczególnie bolesna, bo doświadcza jej również ze strony własnej matki, która absolutnie nie jest w stanie pogodzić się z tym, kim Magda jest. Nie omieszka wypominać jej to właśnie za każdym razem, kiedy się widzą i mają jakikolwiek kontakt. Jeszcze ona się czuje ofiarą tej sytuacji. I oczywiście ona ma najgorzej, co też jest częstym sposobem radzenia sobie bliskich osób z nieheteronormatywnością, czy w ogóle wyborami życiowymi najbliższych, które są dalekie od tego, jak tych bliskich byśmy widzieli. Czyli takie poczucie, że po pierwsze robi mi to na złość, a po drugie ja mam najgorzej, bo się źle czuję z tym i tak dalej.
Więc brak wsparcia ze strony najbliższej rodziny jest dla Magdy dojmujący. Na szczęście babcia Stasia ogarnia sytuację i wspiera swoją wnuczkę niezależnie od jej życiowych wyborów, tego kim jest. Mówi w bardzo dosadny sposób, coś co zresztą często słyszałam od swoich babci, to znaczy ja tam nie wiem, tam coś sobie tam powymyślałaś, ale ja cię całą akceptuję, a rób co chcesz, co mi do tego. I w pewien sposób to właściwie jakby jest cały komentarz. Bo... A właśnie, zatrzymajmy się na chwilę przy tym, bo twoja bohaterka najstarsza, czyli Stasia, myślę, że jest no, takim wzorcowym przykładem tego, czego doświadczyło wielu spośród nas, czyli właśnie pełnej akceptacji i miłości ze strony dziadków. Często zresztą można usłyszeć od osób, które są już babciami albo dziadkami, że no... Z dziećmi to różnie bywa, ale na szczęście są wnuczęta i je kocha się najszczerzej, prawda? Bo to, jakie to są problemy z wnuczętami, wiadomo. Można tylko kochać i je rozpieszczać. Czy ty myślisz, że ten rodzaj zachowania, który prezentuje twoja bohaterka, który my znamy z życia i pewnie większość spośród państwa tutaj obecnych, przynajmniej przedstawicieli naszego pokolenia, wynika tylko i wyłącznie z faktu bezkompromisowej miłości? Czy też może to jest kwestia tego, że ci ludzie tak wiele przeżyli we własnej młodości, doświadczyli takiego okrucieństwa, takiego piekła, wyszli z wojny, przeżyli z wojny, tylko dzięki temu, że oni przeżyli, my jesteśmy. Mhm. Że no, tego typu, cudzysłów szeroki, problemy naprawdę nie grają dla nich żadnej roli. Pewnie nie dla wszystkich, ale pewnie tak jest. To znaczy, no właśnie kwestia proporcji tego, co w życiu najważniejsze. Jestem ciekawa, na ile no właśnie pokolenie rodziców, mówiąc jakby nomenklaturą tej powieści, zachowuje się, kiedy na przykład opiekuje się dziećmi Magdy, czy tak jakby właśnie znowu wnukami, wnuczkami, na ile jest to proces odtwarzalny i sytuacja, w której no właśnie już nie mamy takiego obowiązku odpowiedzialności za wychowanie i dbanie o drugą osobę, że możemy być bardziej wyluzowanymi osobami właśnie choćby rozpieszczając, chociaż to jest bardzo w ogóle ciekawe słowo, co znaczy rozpieszczać. Ma bardzo też ciekawe definicje. Wiem, że to nie o tym spotkanie, ale tak tylko rzucam temat jako nie, pisarka, to może żeby przyjrzeć to jest się. Ciekawe. Mamy tutaj też na pewno osoby będące dziadkami, więc jaka jest definicja? Znaczy w ogóle... Wydaje mi się, że rozpieszczanie to jest taka trochę podobna, niebezpieczna definicja jak grzeczne dziecko i że możemy się w niej zakopać jak w tym piasku tu obok, bo dla każdej z osób rozpieszczanie jest czymś innym i wiemy, że obecnie jest wiele dyskusji dotyczących tak zwanych metod wychowawczych, co jest w ogóle też kolejnym ciekawym sformułowaniem. I bardzo często pojawiają się na przykład w nich takie sformułowania, że nie rozpieszczaj swojego dziecka, i ja na przykład jak płaczę, to nie podchodź, bo po prostu rozpieścisz. Potem będzie płakało i oczekiwało, że je weźmiesz na rękę. No naprawdę, co za oczekiwania. No właśnie, rozpieszczony. I bardzo często to rozpieszczenie, grzeczność i inne tego typu kategorie mają za zadanie no, zdyscyplinować, w tym wypadku rodziców. Ale jeżeli rozpieszczaniem nazywalibyśmy to, w jaki sposób babcia Stasia podchodzi do swojej wnuczki, to w tej takiej, powiedziałabym, tradycyjnej definicji tak, ona ją rozpieszcza. To rozpieszczenie polega na tym, że ją akceptuje. No to takiego rozpieszczenia to ja życzę nam wszystkim. Chciałbym jeszcze, bo przecież nie będziemy opowiadali teraz Państwu tego, co dzieje się w Tyłem do kierunku jazdy. Książka właśnie się ukazała i możemy do tych rozmów wrócić po lekturze. Ale chciałem Ci jeszcze zapytać o poszukiwania w archiwach, research, to wszystko, co się w tej książce znalazło i inne aspekty pracy nad nią. Może wróćmy do tego 55 roku. To znaczy ta Twoja babcia Stasia jest bardzo wyrazista, ale też opowieść o tym, co działo się w Warszawie w 1955 roku, jest bardzo barwna, kolorowa i no nie mogła być oparta tylko na bujnej, różowej wyobraźni Sylwii Hutnik, ale także na pewno na lekturach, czytaniu, doszukiwaniu się właśnie tej takiej codzienności tego zlotu młodzieży z całego świata. Jak wyglądała twoja praca nad tą częścią historii?
Mój doktorat dotyczył życia codziennego w Warszawie w latach 1954-55, więc można powiedzieć, że przekopywanie się przez archiwa, ale również gazety z tamtych czasów czy inne źródła miałam już za sobą, kiedy przystępowałam do pracy nad powieścią. Ale oczywiście miałam przede wszystkim w głowie takie nieodparte poczucie jednak krzywdy mówienia o czasach PRL-u i właśnie wyjścia spoza analizy społeczno-politycznej i tylko i wyłącznie jałowej absolutnie dyskusji, bo w PRL-u było dobrze, nie, w PRL-u było źle, albo jakiegoś takiego antykomunizmu posuniętego do granic możliwości i próby, to co ja chciałam zrobić zresztą poprzednią książką, Miasto z gruzów stałe, właśnie o życiu codziennym, próby zobaczenia, doświadczenia ludzi dekadę po końcu wojny, młodych ludzi szczególnie, którzy po prostu chcieli żyć i chcieli się bawić. Zresztą babcia Stasia już na samym początku swojego monologu mówi o tym, że młodzi jak to młodzi, teraz coś wymyślą, chcą się bawić. I myślę sobie, że to jest warte, żeby podkreślać, szczególnie dbając o niedeprecjonowanie doświadczeń pokolenia moich babci, dziadków, których młodość przypadała na czasy tuż powojenne, wkładania ich do tego ponurego wora z napisem PRL i przyjrzenia się też temu, w jaki sposób mówimy o tamtych czasach. Oczywiście tamte czasy trwały kilka dekad, jest różnica między 47 a 68 czy 89, ale no właśnie jednym z tych problemów jest wrzucanie tego do, robienie z tego jakiejś takiej pulpy i zarazem próbę, to co chciałam zrobić też przy okazji doktoratu, ale mam nadzieję również tej powieści, próby przyjrzenia się jakimś takim kalkom językowym, jak na przykład szary PRL. Co to w ogóle znaczy szary PRL? W jednym z felietonów zażartowałam, że po prostu do 89 życie było czarno-białe i po prostu w ogóle nie było kolorów, bo tam Bierut zakazał. Szary PRL dla zwłaszcza osób, które miały doświadczenie swojego dzieciństwa czy dojrzewania, czy młodości, no nie sądzę, że był szary, jak tam się szlajali po jakichś prywatkach i próbowali, nie wiem, według przekroju zafarbować pepegi z pedetu czarną bibułą. I chciałam też pokazać taki moment, w którym same łapiemy się na tym stereotypowym myśleniu i odejść od takiego właśnie dualizmu, mówienia o tym, że coś było dobre albo złe, bez jakichś właśnie nomen omen pół szarości i pół cieni. I też jest taki bardzo poruszający moment w wypowiedzi, bo ta książka w dużej mierze składa się z monologów. Twoje bohaterki opowiadają, zaczyna się to od monologu babci Stasi, taki poruszający moment, który każe się czytelniczce albo czytelnikowi zastanowić nad kalkami, które wciąż funkcjonują w pamięci zbiorowej, albo nad takim bardzo łatwym stereotypizowaniem pewnych zachowań, albo, co jest w ogóle najgorsze, na próbie oceny tego, w jaki sposób żyli ludzie, którzy przeżyli piekło wojny i próbowali stanąć na nogi po takim doświadczeniu, którego nikomu z nas oczywiście nie życzę. Mówię o takim momencie, w którym Stasia przyznaje Magdzie, że miała taką koleżankę, która chodziła na gruzy się prostytuować, ale ona jej nie potępia, tylko mówi o tym, że życie miało wtedy różne kolory i że dla niektórych osób w tej tragicznej sytuacji był to jedyny sposób na to, żeby zapewnić rodzinie przetrwanie. Ta akurat bohaterka przynosiła pieniądze matce, a matka przekazywała te pieniądze na kościół, co w ogóle już było zabawne. Historia prawdziwa. Tak, tak? Tak. O właśnie, to opowiedz o historiach prawdziwych, które nie, się... Nie mogę opowiedzieć o historiach prawdziwych, bo mi płacą za historie nieprawdziwe. Chociaż wiem, że na różnych spotkaniach autorskich, kiedy pada właśnie pytanie pani Sylwiu, a to taka postać to naprawdę była? I mówię, że nie, wymyśliłam, bo jestem pisarką. To jednak widzę na twarzach rozczarowanie, tak o, nie, to nie. No, ale właśnie taki jest mój zawód. I oczywiście, że sprawiłaś mi teraz zawód. Nie mogę ci tak powiedzieć mniej więcej, że niektóre z tych postaci mają niektóre też
cechy umocowanie charakteru, tak, umocowanie w historii, bądź też osoba, które znam bezpośrednio. No i oczywiście są zbieraniną różnego rodzaju mniej lub bardziej sprawdzonych informacji. Ta akurat jest sprawdzona, była koleżanka mojego dziadka, ale w ogóle praca seksualna jest tu obecna, chociaż bardzo tak właśnie trzeba się do niej tam dokopać, bo znowu współczesne dziewczyny, koleżanki Magdy pracują na tak zwanych kamerkach, więc zmieniły się tylko sposoby, ale praca seksualna była, jest i będzie. I tak naprawdę to szukanie stereotypów w naszym myśleniu, a potem szybciutkie rozbijanie ich, czy pokazywanie ich z zupełnie innej strony, no jest też jednym ze sposobów, który przybrałam przy okazji pisania tej książki. A metody prowadzenia interesów, biznesów różnych w PRL-u to skąd? To moja babcia. Kobieta pracująca, której żadnej pracy się nie bała i która była jedną z tych postaci, o których była w latach 80. piosenka znana na dancingach, do Turcji po kożuchy ruszyły już spryciuchy. To moja babcia. Nie tylko do Turcji, ale również Gruzja, złoto, kraje byłego Związku Radzieckiego właśnie, ale też Berlin Wschodni. No wszędzie tam, gdzie można było niczym babcia Stasia tanio kupić, drogo sprzedać. Oczywiście to wymagało od babci sprytu, nie tylko biznesowego, ekonomicznego, ale również różnego rodzaju dość skomplikowanych siatek społecznych, no bo trzeba było mieć przekupionego celnika czy celniczkę, osoby, z którymi się jechało na taką wycieczkę, a żeby pojechać, to trzeba było mieć paszport, a żeby mieć paszport, to trzeba było się napić z kim ta trzeba, a potem zdobyć bilety i wykupić wycieczkę. No i tak mogłabym pewnie wymieniać. Dość, że biznesy w tego typu wymagały sprytów wszelakich i kompetencji społecznych, które moja babcia na szczęście posiadała, w związku z tym na początku lat 80. mogłam paradować po Marymoncie ubrana w jakieś po prostu fikuśne ciuszki z Turcji na przykład. Co sobie zawsze chwaliłam, ten gust został mi do teraz. Gust, który nazwałabyś jak? Bazarowym. Bardzo chciałam kiedyś polubić modernizm. Wszyscy moi znajomi uwielbiają białe ściany. Uważają, że szare jest eleganckie. Niestety nie udało mi się. I przestałam po prostu, walczyć z tym. Czyli nie poszłaś ani w modernistyczne, ani w rustykalne, tylko na wprost bazarowo. Dokładnie. Ani na lewo, ani na prawo, swobodnie. I przodem czy tyłem do kierunku jazdy? Zawsze tyłem do kierunku jazdy. Ja Państwu to bardzo serdecznie polecam. No właśnie, bo Twoja bohaterka, ta najmłodsza, czyli Magda, jeździ tramwajami po Warszawie tyłem do kierunku jazdy. Dlaczego jazda tyłem do kierunku jest lepsza od tej przodem? Bo się nie idzie tam, gdzie większość. Dorastałam na początku lat 90., gdzie przychodziłam swoje rozliczne bunty i wtedy świat był prosty, bo siedzieli na normalsów i frików. Teraz w ogóle jedna i druga kategoria to już tak nie wolno i w ogóle też niewiele znaczy, ale ja pamiętam, że moim po prostu pierwszym punktem honoru było nigdy nie być normalsową. Ja nie wiem, co inaczej dla mnie znaczyło wtedy, inaczej teraz, ale to tyłem do kierunku jazdy jest no, pewnego rodzaju postawą życiową. Po prostu jak większość idzie w jedną stronę, to ja pójdę w drugą. Nawet nie, że tam bym nie chciała z nimi być, bo to jest właśnie jak z tym modernizmem. Ja po prostu w ogóle nie jestem z tej większości, no i tyle. Ja uważam, że zawsze lepiej być w mniejszości, nawet jeżeli za to się płaci jakąś cenę, bo przynajmniej żyje się po swojemu. Zawsze się płaci cenę, za wolność też. Kiedy widzę teraz jakieś coachingowe bzdety, bądź sobą, to po pierwsze myślę o, nie wiem, bezrobotnej, samotnej matce trójki dzieci, no super, też by pewnie chciała być sobą, a po drugie myślę sobie, że nigdy nie mówi się, a jeżeli już to tak, wiesz, jak w umowie w banku gwiazdką, drobnym drukiem, co to znaczy być sobą i jak wiele też trudnych chwil musisz przejść. No ale jeśli miałabym być akwizytorką wolności, to bym jednak powiedziała, że proszę Państwa, warto. Choć i tak bądź sobą, to brzmi lepiej niż ostatnie rewelacje Edyty Górniak, że woda w butelce nie jest wodą. Dlatego mamy szkło. Szkło. Chciałbym jeszcze zapytać Cię o Emilię Wiśniewską. Mhm. I o pracę z tą osobą i w ogóle o wsparcie, jeżeli chodzi o język pisania o osobach trans. Dlatego, że no, to, co się wydarza w tyłem do kierunku jazdy, jest jednak
myślę, zachowując też proporcje i nie przekraczając granic, w jakimś sensie przełomowe, to znaczy do literatury popularnej wchodzi temat, którym świat żyje od dawna, nie tak dawno właśnie. Mieliśmy zresztą w Polsce okazję gościć, nie tylko czytać Tori Peters, kobietę trans, autorkę świetnej powieści Trans i Pół Baby, która jest nie tylko opowieścią o procesie korekty płci, czyli tranzycji, ale też o detranzycji, czyli o tym, jak sytuacje społeczne i życie polityczne w Stanach Zjednoczonych wymusza na osobach trans, głównie kobietach czarnych i o pochodzeniu latynoskim, powrót do płci urodzenia, ponieważ no, po prostu grozi im śmierć z powodu tego, kim są, kim chcą być. No więc oczywiście świat zachodu jest przed nami o mniej więcej 77 długości, ale w Polsce to wszystko jest nowe. Takie pojęcia jak trans, tranzycja, transfobia też rozgaszczają się w naszym języku. Uczymy się nazywać poszczególne elementy tego świata i myślę, że to widać w twojej powieści. Przyłożyłaś dużą wagę do tego, żeby w żaden sposób nie naruszyć godności osób trans i nie pomieszać pojęć i faktów. Nie mam takiego doświadczenia, więc dla mnie bardzo ważnym było to, aby skonsultować już gotowy tekst z osobą, która takie doświadczenie ma. I jest nią Emilia Wiśniewska, prezeska Fundacji Transfuzja, którą zresztą od samego początku obserwuję działania tej organizacji, zresztą zakładane między innymi przez Annę Grodzką, pierwszą transpłciową posłankę nie tylko w Polsce, ale i Europie, której wiele zawdzięczamy, w ogóle jeśli chodzi o kwestie wolności i otwartości. Ważne dla mnie było to, aby osoby ze społeczności wypowiedziały się na temat mojego tekstu z dwóch powodów. Po pierwsze, no właśnie dlatego, że nie mam takiego doświadczenia. Po drugie, dlatego, że język zmienia się i to jest też oczywiście trudny moment, no bo coś, w jaki sposób mówiło się, nie wiem, jeszcze 5 lat temu, teraz jest już właściwie nie do przyjęcia. Cieszę się, że wspomniałeś książkę Trans i Pół Baby, kiedy rozmawiałam z tłumaczką, polską tłumaczką tej powieści, Agą Zano, która powoli staje się właściwie no, taką czołową tłumaczką w ogóle queerowej literatury w Polsce. I która tłumaczy dużo literatury irlandzkiej i będzie gościnią tutaj w Sopocie i będą też z nią warsztaty. Polecam serdecznie warsztaty, bo jest rewelacyjna. I ona sama mówi o tym, jak trudne jest to właśnie dla tłumaczki znalezienie tego języka, nie tylko pod takim kątem translatorskim, ale w ogóle uwspółcześnienia go w Polsce, tak aby był on możliwie inkluzywny, włączający, a zarazem też przystępny dla wszystkich czytelników i czytelniczek, znaczy żeby nie był tylko jakąś taką właśnie wydmuszką. To jest trudny moment, kiedy jakby redefiniuje się pewne wyrażenia, kiedy grupy mniejszościowe same szukają tego języka, więc nie wyobrażałam sobie pracy nad tą powieścią bez wsparcia osób ze społeczności. Fundacja Transfuzja w osobie Emilii Wiśniewskiej na szczęście dla mnie zgodziła się pomóc i zresztą w czasie pracy nad tym tekstem wskazała mi kilka takich no mielizm i to było dla mnie bardzo wartościowe, bo zupełnie bym nie zauważyła ich, były dla mnie przezroczyste. Teraz scena z książki. Rzecz dzieje się w warszawskim klubie Pogłos, kultowym dla wielu środowisk. Jest także miejscem, w którym spotykają się osoby nieheteronormatywne, niebinarne, trans, będące uchodźczyniami i uchodźcami, które mimo tego, że Polska nie jest krajem najwygodniejszym do życia, to i tak tutaj czują się bardziej bezpiecznie niż na przykład w Libanie, Syrii, w Białorusi, w Ukrainie czy w innych krajach. Jest zabawa towarzyska prowadzona, bingo, prowadzone przez queerową osobę Charlotte Drag Queer. Są tylko dwie kategorie, malarstwo polskie i choroby weneryczne. To z życia wzięte, jak rozumiem, prawda? Tak, Charlotte Drag Queer jest prawdziwą osobą. Bardzo się cieszę, że dała mi możliwość opisania jednego z jej bingo. I tu właśnie jest taki fragment, który wczoraj cytowałem na Facebooku i chciałbym, byśmy się do niego odnieśli, bo jest dla mnie jakimś rodzajem opowieści o też podejściu do kwestii seksualności w Polsce i do tego, że seksualność wszystko musi określać, albo wszystko określa się przez seksualność.
Wstało Oreo, osoba niebinarna, które najwyraźniej było bardzo zawstydzone, bo zakryło twarz kapturem i całą sobą krzyczało, a tylko nie na scenę. Zwracam uwagę też na język, że wprowadzasz tutaj to, co się zaczęło wreszcie pojawiać w języku. Między innymi Jacek Dukaj, który wprowadzał tak zwane dukaizmy, które idealnie pasują do określenia osób niebinarnych. No proszę, proszę, wejdź tutaj, kochanie, ja nie gryzę, chyba że tego chcesz. Dobrze, aby dostać nagrodę, musisz wziąć udział w moim konkursie. Do wyboru są dwie kategorie, malarstwo polskie i choroby weneryczne. Co wybierasz? Charlotte przystawiła z rozmachem mikrofon do ust Oreo, które najwyraźniej zapadało się pod ziemię z zażenowania. Widzę, że trzeba cię rozruszać. No dobrze, a jesteś może hetero? Osoba nie zdążyła jeszcze udzielić odpowiedzi, kiedy mikrofon znowu powędrował do ust Charlotte. Nie no, nie jesteś. Wyglądasz porządnie. Tu bym prosił o, co autorka miała na myśli. Myślałam, że dokończysz tę scenę o wymienianie chorób wenerycznych. Ja się po prostu denerwuję tym, że są dzieci, wiesz? Nie. Ale dobrze. Kiła, mogiła, rzeżucha, rzeżączka, Polska. Tak. To jest bingo kultowe, prowadzone właśnie przez Charlotte Drag Queer. Oprócz niej z prawdziwych postaci występuje również Lula La Polaka, która kilka dni temu obchodziła 84. urodziny. Jest najstarszą drag queen w Polsce, a może i Europie. Obie te osoby zgodziły się wziąć gościnny udział w mojej książce. Jest tam również Kim Lee, która zmarła ponad rok temu i której bardzo brakuje na naszym podwórku artystycznym. I te postaci oczywiście są inspiracją samą dla siebie, nie tylko ich wygląd, persony sceniczne, ale również to, w jaki sposób właśnie prowadzą interakcje z ludźmi. No właściwie są anegdotą samą w sobie, a ja chciałam zostawić ten moment też z tego względu, że klub Pogłos, wcześniej przez ciebie wymieniony, w którym rzecz się dzieje, jest na mapie Warszawy tylko do końca września. Po prostu na ulicy, na której się znajduje od lat, nie ma miejsca na tego typu kluby czy aktywność artystyczną i społeczną. Obróz już teraz w wieżowce naokoło, więc trochę podobnie jak było to w przypadku powieści Cwaniary, taki tutaj ten wątek deweloperski, zmiany krajobrazu pojawia się, ale tu zawieszam głos. Z tych wieżowców jest piękny widok na Powązki, dodajmy. Gdzie wiele osób skończy. Uff. Spotkamy się w grobie, była taka piosenka, Rejs, akurat okoliczności idealne. Widziałem ostatnio na Facebooku reklamę, jechał sobie samochód i było zdjęcie, nazwa firmy, w naszych trumnach wyglądasz jak żywy. Kupowałabym. No dobrze, ale jeszcze bym chciał do tego wątku porządności nie powiedzieć, bo ja myślę, że to jest bardzo istotne, żebyśmy też wyszli z tego spotkania z takim przekonaniem, że naprawdę nie twarde podejście do seksualności musi nas określać w życiu. Ale oczywiście, że tak. Ale to nie ma w ogóle jakby jak nawet rozwinąć tej myśli, panie redaktorze. Tak jest. I jak w ogóle określanie siebie jest trudne, mówienie o sobie jest trudne, a kiedy inni nas określają, to zazwyczaj jest jeszcze gorzej. A w przypadku tożsamości psychoseksualnej to nigdy człowiek nie wie. Nie zna dnia ani godziny. Człowiek idzie spać hetero, budzi się homo, więc proszę uważać, bo to po prostu może zdarzyć się każdej osobie. Niektórzy mogą zapaść na bezsenność z powodu tego, co teraz powiedziałaś, wiesz, to jest wyczerpujące. Ale co ma być, to będzie, proszę państwa. Musimy się z tym pogodzić. Jakiś to jest optymistyczny akcent na zakończenie prawie. Czy mają państwo pytania do Sylwii Hutnik, korzystając z faktu, że wpadła na 3 godziny do Sopotu, za chwilę wyjeżdża, teraz więc godzinkę. Za godzinkę. Nie będzie już takiej możliwości potańcówki wieczorem albo pójścia pod rękę na molo. Czy ktoś chciałby o coś Sylwię spytać? Nie będę wywoływał, chociaż widzę po twarzach, że jest zainteresowanie, ale przecież... Myślę, że osoby cały czas myślą o tych słowach jeszcze, albo o Polsce, nie wiem. O co byś się chciała zapytać? Bestwa. Ja? Publiczności czy ciebie? Siebie, o co byś chciała się zapytać? Siebie, mnie.
Bardzo lubię takie pytania, które z jednej strony... Możesz bliżej mikrofonu. Tak, które z jednej strony jakoś łechcą moje ego, a z drugiej strony powodują panikę, więc ono, to pytanie często pada, więc może po prostu już ja je zadam, będzie je mieć z głowy, żeby nie czekać w napięciu. To jest, jak pani to robi, że pani tak dużo robi? I tu chciałam powiedzieć, że dużo osób robi dużo i że to jest oczywiście robota na pełny etat, ale zawsze po premierze dla pisarki, pisarza, kiedy właśnie już książka jest wydrukowana, leży, nawet można ją kupić, a przede wszystkim przeczytać, to jest ten moment, kiedy my też zadajemy sobie to pytanie. I chcę powiedzieć, że zwłaszcza przez ostatnie miesiące pandemii, pamiętacie, było coś takiego, to było bardzo trudne, żeby w ogóle wejść na dłużej w jakiś świat. I było to doświadczenie też innych pisarzy i pisarek, z którymi o tym rozmawiałam. To znaczy świat po prostu tak przyspieszył, a z drugiej strony stał się jakąś pauzą, że było to rzeczywiście skomplikowane, żeby za każdym razem spotkać się znowu z bohaterami, bohaterkami. No, pod koniec lutego doszła wojna i wszystko to, co z nią związane. I właściwie to był kolejny moment, kiedy to wszystko przyspieszyło. W tym sensie, kiedy siedzę sobie tutaj z Państwem na plaży i patrzę na finalne dzieło, to sama jestem zdumiona. Z drugiej zaś strony mam nadzieję, że udało mi się i że to też wybrzmiało w naszej dzisiejszej rozmowie, postawić pytanie o wolność innej osoby i nasze podejście do tego, o inność, o to odstawianie od normy i nieustanne ustawianie się tyłem do kierunku jazdy, nawet jeżeli, jak Państwo pewnie wiedzą z doświadczenia, czasami może nam się zrobić niedobrze. Ja mam takie zdolności, że czytam w myślach, to pewnie przez pracę w radiu tak mi przeszło i kontakt ze słuchaczami na odległość. Pani siedząca w siódmym rzędzie chciałaby Cię zapytać, co uważasz za swój największy sukces macierzyński? Przeczytałam kiedyś taką dość okrutną, takie właściwie stwierdzenie, że największym sukcesem to jest w ogóle doprowadzić dziecko do pełnoletności. I w ogóle to już wtedy juhu, udało się nam. Mój syn ma lat 19 i właśnie zdał na Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nie mam z tym nic wspólnego, wręcz przeciwnie. Uważam, że no, mógłby się zastanowić, ale idzie. W każdym razie no chyba największym sukcesem, że mnie jeszcze z domu nie wywalił. Ale że co? No, że jakoś te relacje się układają, że nie jest ze mną tak źle. A masz takie poczucie, że też mając własne doświadczenie osobiste, że właśnie kwestia akceptacji ze strony osób w wieku twojego syna, jego koleżanek i kolegów przychodzi łatwiej niż od osób starszych? Tego, co mówisz, co robisz, kim jesteś? Nie wiem, jak to się tam procentowo rozgrywa. Myślę sobie, że ja już wchodzę w jakiś taki dziaderski, nieostry tam cień mgły czy co tam. W tym sensie, że coraz trudniej mi jest złapać pewne rzeczy. I to nie o to chodzi, że ja się nie staram, tylko po prostu bardzo boję się sytuacji, kiedy będę karykaturą z samej siebie, że wlecę po prostu z tą różową grzywką i powiem, ej, siema, spoko, jestem super. A wszyscy tak, o Boże, wyjdź. I to jest ten moment, kiedy to nie o to chodzi, żeby cię akceptowano, tylko o to chodzi, żeby być otwartą też, otwartym na inne pokolenia. W tym sensie zawsze imponuje mi na przykład Jane Fonda, która oprócz tego, że właśnie zdaje się ma jakąś nową serię ćwiczeń, 84 lata, których oczywiście bym nigdy nie zrobiła, bo bym się tam połamała już przy rozgrzewce, to ona bardzo często podkreśla, że z uwagą śledzi na przykład media społecznościowe i język używany przez osoby tam, nie wiem, dwa pokolenia od niej młodsze. I ona cały czas się uczy, jak wiemy kto, prezydent. I to jest dla mnie niebywałe, że... Czyli to tyle potrwa. No ale wiesz, no powolutku, grosz do grosza.
I dla mnie to jest niebywałe, że osoba, która mogła powiedzieć hi, I'm Jane Fonda i tam wszyscy ojejku. Nie to, że przy okazji protestu związanych z katastrofą klimatyczną mniej więcej raz w tygodniu była aresztowana, ale w bardzo ładnym czerwonym płaszczu, więc świetnie to wychodziło na zdjęciach. Ale to jeszcze był płaszcz się uczy. Przed 30 lat, bo Jane Fonda też promuje nie wyrzucanie ubrań, tylko wciskanie się, wchodzenie w to, co kupiło się lat temu, 10 i wciąż jej zdaniem jest trendy, a nie passé. W pewnym sensie wydaje mi się, że Jane Fonda jakoś przyszła mi tutaj jako przykład dość naturalnie, ponieważ teraz uświadomiłam sobie, że w czasie pandemii oglądałyśmy w domu Grace i Frankie i przecież te dziewczyny między innymi miały firmę produkującą wibratory. Dlaczego ja tego nie umieściłam? Kurczę. Jednocześnie jakoś sobie musiały poradzić z tym, że ich mężowie żyli ze sobą w równoległym związku przez długi czas i nawet się nie pozabijali wszyscy. Tak, wszyscy wylądowali w bardzo przytulnym domku nad oceanem. No właśnie. Proszę Państwa, oceanu nie mamy, mamy morze, właściwie zatokę i wspaniałe słońce, które przynajmniej jeszcze jutro będzie nam świeciło, bo być może od soboty zacznie padać, więc chciałbym, żebyśmy jutro porozmawiali o Grecji, o Grekach, o współczesności i przeszłości wspólnie z Dionizosem Sturisem. Poczujemy się trochę jak w Grecji przy okazji pogody, tak myślę, więc można przyjść też w strojach plażowych. My się nie obrażamy, prawda? Proszę być sobą. To jest najważniejsze przesłanie dzisiejszego spotkania. Teraz będzie czas na podpisy, autografy, których Sylwia udzieli, ale pamiętajmy, że wkrótce ma pociąg, więc to będzie tempo ekspresowe. No bo wraca do domu, do kolejnych zajęć, albowiem jest osobą bardzo zajętą, a w sobotę przenosi się nad Odrę, naszą ukochaną, do Wrocławia na Europejską Noc Literatury. Będzie tam czytać fragmenty tekstu Zadie Smith, która zresztą powiedziała mi kiedyś, że seriale to jest nowa literatura i to jest może fajna klamra naszej dzisiejszej. Możemy razem prowadzić telewizje śniadaniowe. Dobrze, Sylwio, wracamy do studia. Sylwia Hutnik była naszą gościnią. Bardzo Państwu dziękujemy.